Przede wszystkim ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za ujęcie właśnie tego wątku szczecińskiego w wystawie i za możliwość spotkania się z Państwem. Proszę Państwa, podczas czerwcowego otwarcia wystawy, której towarzyszy to nasze spotkanie dzisiejsze, pan dyrektor Muzeum Narodowego powiedział, że ta wystawa jest inna niż zazwyczaj wystawy poświęcone osobom o takiej ugruntowanej pozycji w świecie artystycznym. Inna, ponieważ zazwyczaj tego typu wystawy dotyczą jednego obrazu bądź jakiegoś wątku z życia tej osoby. No, wystawa jest inna faktycznie, ale ja wpiszę się właśnie w ten nurt, o którym pan dyrektor mówił i właśnie głównie jednemu obrazowi poświęcę swoje wystąpienie. Przyjechałam do Państwa, tak jak pani Joanna Torchała powiedziała, ze Szczecina, z Książnicy Pomorskiej. Na co dzień jestem pracownikiem tej instytucji. Książnica Pomorska jest największą biblioteką na Pomorzu Zachodnim, biblioteką zarówno publiczną, jak i naukową. I ten charakter naukowy jest w tym wypadku bardzo ważny. Na wystawie znalazł się ten oto portret, który tutaj Państwo widzicie. Portret, który jest własnością Książnicy Pomorskiej. Właściwie jest to szkic do portretu, który najprawdopodobniej nigdy nie powstał. W zbiorach Książnicy figuruje on jako obiekt muzealny o numerze 3, wykonany techniką akwareli na papierze. Format macie Państwo tutaj określony na slajdzie. I powstał w roku 1960. W momencie przyjmowania tego obiektu do zbiorów biblioteki, przyjmujący bibliotekarz na karcie obiektu zanotował pewną uwagę. Pozwolę sobie ją zacytować. Lato 1960 roku spędził mistrz na kuracji w Ustce. Parę tygodni była z nim córka Marii Flukowskiej, a parę Maria i Stefan Flukowscy. Aby nie odrywać się od pracy twórczej, Dunikowski zabrał ze sobą sztalugi i paletę. Malował tam portrety córki Marii, córeczki gospodyni, u której mieszkał, i Stefana Flukowskiego. Czyli właśnie ten portret. Dzięki tej notatce dowiadujemy się, jakie okoliczności towarzyszyły powstawaniu tej pracy. Kim był ów Stefan Flukowski? Gdyby potraktować tę osobę, jego osobę w taki encyklopedyczny sposób, należałoby powiedzieć, że urodził się w 1902 roku w Warszawie. Był to pisarz, poeta, tłumacz. Debiutował w 1927 roku na łamach czasopisma Kwadryga. Był również współzałożycielem i członkiem grupy literackiej o tej samej nazwie. Pierwszy samodzielnie wydany tomik to Słońce w Kieracie, który ukazał się w 1929 roku. Przed wojną ukończył studia prawnicze
jednocześnie studiował również filozofię. Zdążył również podjąć pracę w zawodzie prawniczym. W 1939 roku, we wrześniu, wziął udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli i przebywał kolejno w Oflagu 2B w Arnswalde, czyli obecnie jest to miejscowość o nazwie Choszczno, a następnie w Oflagu 2C, czyli w Woldenbergu, obecnie jest to Dobiedniew. W 1946 roku zamieszkał w Krakowie, gdzie podjął pracę jako kierownik literacki w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Został również prezesem krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. W 1950 roku przeprowadził się do Warszawy. Tu został redaktorem naszej księgarni. Prowadził również zajęcia dydaktyczne w Pałacu Młodzieży. Umiera nagle w 1972 roku podczas Święta Książki w Świnoujściu. Pomorze Zachodnie i miejscowości na Pomorzu Zachodnim, które tutaj mamy zaznaczone, były bardzo ważnymi miejscowościami w życiu, w biografii Flukowskiego. Jak doszło do tego, że ów obraz, ów portret, o którym mówię, znalazł się właśnie w Szczecinie? Dużą rolę grały tu emocje, sympatia do tych terenów. Widzicie Państwo zaznaczone właśnie miejscowości, tu gdzie spędził wojnę, tu gdzie zastało go wyzwolenie, to z kolei okolice Barlinka. Nie widzimy, niestety nie mogę niestety pokazać, ale mamy miejscowości zaznaczone Choszczno właśnie, Dobiedniew, Barlinek. Następnie Świnoujście, gdzie no niestety umiera, ale Świnoujście upamiętnia go również biblioteką nazwaną jego imieniem, czyli staje się patronem biblioteki w Świnoujściu. A także Szczecin. Szczecin to także bardzo ważne miejsce w biografii Flukowskiego. Dlaczego tak jest? Otóż trzeba wziąć pod uwagę specyfikę okresu powojennego Szczecina. Szczecin jako miasto pozyskane po wojnie dla Polski. Ze strony władz otoczone opieką w tego rodzaju, że władze starają się stworzyć w tym mieście korzenie kulturalne. Robią to władze w ten sposób, że nęcąc już uznane osobistości ze świata kultury możliwością zamieszkania w atrakcyjnym miejscu, w atrakcyjnym domu, sprowadzają do Szczecina różne osoby i w ten sposób między innymi do Szczecina trafia Konstanty Ildefons Gałczyński. Konstanty Ildefons Gałczyński, który przed wojną, przez krótki co prawda okres, ale jednak był również członkiem grupy literackiej Kwadryga, w której, jak mówiłam, Flukowski debiutował. I tutaj dwaj członkowie tej grupy literackiej w dolnym rzędzie po lewej stronie widzimy właśnie Flukowskiego i zaraz koło niego siedzącego Stanisława Marię Salińskiego.
Ci dwaj panowie w okresie powojennym, już po śmierci Gałczyńskiego, starają się dbać o jego pamięć właśnie w mieście, w którym co prawda krótko Gałczyński mieszkał, ale jednak mieszkał i starają się w tym mieście o to, aby o nim pamiętać. W związku z tym organizują Ogólnopolski Festiwal Poezji Współczesnej imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jest to festiwal, na którym nie tylko odbywają się prezentacje poezji współczesnej, ale także wykłady. I na te wykłady właśnie bardzo często Flukowski przyjeżdża, w nich uczestniczy, a także jest prelegentem. Także w ten sposób ten Szczecin również się zaznacza w biografii Flukowskiego. No i oczywiście poprzez różne pobyty w tym mieście zawiązują się przyjaźnie, które trwają bardzo, bardzo długo. Po śmierci Flukowskiego jego małżonka Maria Flukowska waha się przez jakiś czas, co zrobić z archiwum, ze spuścizną po swoim mężu. Gdzie ją umieścić, gdzie ją przekazać, aby jak najbardziej pielęgnowano pamięć o jej mężu. Początkowo przeważa pomysł umieszczenia tych pamiątek w Barlinku. Już częściowo archiwalia zostały tam zwiezione w latach 70., kiedy z różnych względów, czy faktycznie ze względu na niewielkie gabaryty pomieszczenia, które przeznaczono na Muzeum Pamięci Flukowskiego, czy też faktycznie tutaj ogromną rolę odegrał wówczas dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, bo tak wtedy nazywała się Książnica Pomorska. Mówię tutaj o Stanisławie Krzywickim, który tak otoczył opieką i wielką estymą panią Marię Flukowską, że w końcu zdecydowała się ona przekazać pamiątki po mężu i pamiątki również rodzinne właśnie do obecnej Książnicy Pomorskiej. Stało się tak w zamian za obietnicę utworzenia sali muzealnej. Sala muzealna Stefana Flukowskiego, tu na slajdzie widzicie Państwo widok tej sali z lat 80. Sala ta otwarta została w maju 1977 roku. Niestety Maria Flukowska nie doczekała oficjalnego otwarcia. Umiera 17 kwietnia 1977 roku, także dosłownie miesiąc przed oficjalnym otwarciem. W związku z utworzeniem tej sali znalazły się w zbiorach naszej biblioteki prawie 3000 woluminów książek należących niegdyś do rodziny Flukowskich, meble, pamiątki, dzieła sztuki, a wśród tych dzieł sztuki również właśnie obraz prezentowany na tej wystawie, której towarzyszy nasze spotkanie. Obecnie sala ta wygląda w taki właśnie sposób. W 2010 roku cały budynek, w którym znajduje się sala muzealna, przeszedł gruntowny remont. Dzięki temu projektowi, bo był to cały projekt nie tylko na remont budynku, ale również na konserwację dzieł sztuki,
te prezentowane właśnie w sali obrazy mogły nabrać większego blasku, uzyskały nowe oprawy na przykład. Sami Państwo doskonale wiecie, opiekując się obrazami, jak drogim elementem może być tutaj oprawa. Także dzięki temu realizacji tego projektu mogliśmy właśnie wyposażyć w nowe ramy owe prezentowane tutaj dzieła sztuki. Z całą pewnością rozpoznajecie Państwo po lewej stronie chociażby głowy wawelskie. No, na centralnej ścianie tutaj zupełnie inny artysta, ale nie o nim teraz mowa. Z kolei do zbiorów bibliotecznych oddziału rękopisów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej sukcesywnie w związku z decyzją Marii Flukowskiej przekazywano archiwum rodzinne rodziny Flukowskich. Przekazywane to archiwum było najpierw przez Marię Flukowską, później przez jej córkę Halinę Leszczyńską, a następnie zgodnie z dyspozycjami Haliny Leszczyńskiej przez opiekujące się nią i mieszkaniem, w którym mieszkała panie Alicję i Danutę Szydłowskie. W tym archiwum rodzinnym znalazły się również materiały dotyczące Ksawerego Dunikowskiego. Z czasem zostały one z archiwum rodzinnego wyodrębnione i utworzyły odrębne archiwum, tak zwane archiwum Ksawerego Dunikowskiego, które obecnie składa się z 40 teczek. Skromnie powiem, że osobiście miałam okazję pracować nad tym i stąd moje zainteresowanie tematem. Co wspólnego miał Stefan Flukowski, w końcu pisarz, poeta, tłumacz, a więc literat, człowiek z innej strefy sztuki. Co wspólnego miał z Ksawerem Dunikowskim, artystą, plastykiem? Czy to zainteresowanie jego sztuką i osobą, to wpływ na to miało wykształcenie przedwojenne, takie porządne, humanistyczne przedwojenne wykształcenie, czy też być może źródeł należy szukać w domu, z którego pochodził? O tym, jak wyglądały początki zainteresowania sztuką i samą osobą artysty, dowiadujemy się z artykułu opublikowanego w 1975 roku, opublikowanego w czasopiśmie Sztuka, Jak poznałam Ksawerego Dunikowskiego. Jest to artykuł autorstwa Marii Flukowskiej. I tutaj Maria pisze, że jako 6-letni chłopiec Stefan Flukowski, to ten młodzieniec pośrodku na fotografii, został zaprowadzony przez swoją matkę na wystawę, na której prezentowane były między innymi kobiety brzemienne. Była to ta sławna wystawa i ten sławny moment opisywany w biografii Dunikowskiego, kiedy to miał miejsce skandal, którego bohaterem był Jan Lorentowicz, krytyk literacki, który odwiedzając wystawę zamachnął się laską na jedną z rzeźb i odrąbał jej ramię. Ten atak na rzeźbę, na bezbronną rzeźbę, jak to określał Flukowski, zrobił tak ogromne wrażenie na młodym człowieku, że bardzo zapamiętał ten fakt i bardzo współczuł owym rzeźbom. Nie tyle samemu artyście, co właśnie rzeźbom.
Te kontrowersje związane z Dunikowskim, jak wiemy, mogły wiązać się zarówno z samym tematem rzeźb, czy też z samą formą tych rzeźb, które, jak wiemy, były nietypowe jak na owe czasy, jak również źródeł tych kontrowersji wokół osoby artysty można szukać kilka lat wcześniej w wydarzeniu, jakim było z kolei śmiertelne postrzelenie innego artysty, Wacława Pawliszaka. Notabene w owym archiwum, o którym mówię, archiwum znajdującym się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, jest jeden anonim pochodzący z lat 50., w którym autor pisze do Dunikowskiego: przyznaj się wreszcie, jak to było z tym Pawliszakiem. A więc, proszę Państwa, mija pół wieku, a ta historia odzywa się ponownie i powraca do artysty. Do bezpośredniego spotkania Stefana Flukowskiego i Ksawerego Dunikowskiego dochodzi w 1938 roku w Warszawie. Dunikowski szykował wówczas wystawę i Flukowski otrzymał zlecenie na przeprowadzenie z nim wywiadu, który miał być opublikowany w tygodniku Ilustrowanym. Jako już uznany artysta i szanujący się bardzo artysta, Dunikowski zastanawiał się, czy owego wywiadu udzielić młodemu człowiekowi. W związku z tym zasięgnął informacji o Stefanie Flukowskim u swojej uczennicy, a zarazem znajomej Flukowskiego, Marii Jaremianki. Przy okazji wspomnę również, że w zbiorach Książnicy Pomorskiej, w sali muzealnej Stefana Flukowskiego, znajduje się obraz Marii Jaremianki, który tutaj Państwo widzicie na slajdzie. Być może nawet nie wszyscy znawcy biografii, czy też również sztuki Marii Jaremianki wiedzą, że ten obraz w naszych zbiorach się znajduje. Więc przy okazji wspominam o tym. Stopniowo Stefan Flukowski w krąg znajomości z Ksawerem Dunikowskim wciąga również swoją żonę Marię Flukowską. Najpierw zapoznaje ją ze sztuką rzeźbiarza. Razem odwiedzają wystawę w Instytucie Propagandy Sztuki. Podziwiają zwłaszcza pomnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. To ta rzeźba robi na nich największe wrażenie. Korzystają również z zaproszenia Dunikowskiego do wspólnego spotkania i do tego spotkania dochodzi w sierpniu 1939 roku w Zakopanem, kiedy to Dunikowski przebywa na Harendzie, w domu profesorskim, a Flukowscy spędzają lato w Poroninie. Wtedy to dochodzi właśnie do spotkania i jak opisuje w owym artykule Maria Flukowska, odwiedzają szereg restauracji, wypijają może wina, prowadzą bardzo ciekawe rozmowy na najróżniejsze tematy. No i znowu krewki charakter Dunikowskiego się odzywa. Dochodzi do scysji z napotkanym lotnikiem. Scysja ta omalże nie kończy się znowu pojedynkiem. O tym właśnie również pisze Maria Flukowska. Jak wiemy, okres wojny Dunikowski spędza jako więzień 774 w Auschwitz.
Proszę Państwa, tutaj tak na marginesie pozwolę sobie taką ciekawostkę powiedzieć. Rejestrując materiały biblioteczne w inwentarzu, nie ma się zupełnie wpływu na to, jaki numer inwentarzowy dana pozycja, książka czy inny materiał otrzymuje. Proszę sobie wyobrazić, że w archiwum Dunikowskiego jest teczka o numerze 774 i zawiera ona materiały związane z królikarnią. Kompletny przypadek, absolutnie kompletny przypadek. Nie wiem, ktoś czuwał. Po wojnie prawie rok Dunikowski spędza w szpitalu i tam już planuje pracę twórczą, snuje plany nad działaniami twórczymi. Maria Flukowska z wojny również wychodzi z przykrymi doświadczeniami, bardzo złymi doświadczeniami. W trakcie wojny traci syna, który ginie. Mąż wraca z niewoli z bardzo ciężką gruźlicą. Córka po wojnie boryka się właściwie do końca życia z ranami odniesionymi podczas Powstania Warszawskiego. Także takie doświadczenia ma Maria Flukowska. W 1946 roku Flukowscy przenoszą się do Krakowa i zamieszkują na sławnej ulicy Krupniczej 22 w domu Związku Literatów Polskich, w którym zawsze jak czytam biografię literatów, mam wrażenie, że mieszkali wszyscy. Każdy znaczący literat przewinął się przez ten dom literatów, przez Krupniczą 22. Już wówczas Stefan Flukowski nawiązuje kontakt z Ksawerem Dunikowskim. Odżywa ta fascynacja człowiekiem, twórczością. Z czasem w ten krąg zaangażowanych osób wprowadza zarówno swoją żonę, która staje się oficjalnie sekretarką Ksawerego Dunikowskiego. Sam poświęca bardzo często swój talent pisarski na rzecz działań związanych z Dunikowskim, a z kolei pasierbica Flukowskiego, Halina Leszczyńska, staje się osobistym lekarzem profesora. No właśnie, z samych określeń, których rodzina pomiędzy sobą używa, a wiemy o tym z listów przede wszystkim, które wymieniają pomiędzy sobą, jawi się nam już to, jak odnoszą się do osoby Dunikowskiego. Mówią o nim profesor, mistrz, a więc z ogromną estymą, z ogromnym szacunkiem, ale również często określają go mianem Dunio, Dunik, Ksawcio, a nawet Tutuś. Czyli bardzo serdecznie, bardzo skracając ten dystans. Właśnie w owym 1946 roku Dunikowski podczas jednej z porannych marszrut na Akademię Sztuki przynosi na Krupniczą w podarunku dla Flukowskich jedną ze swoich rzeźb. Tą rzeźbę widzicie Państwo tutaj na slajdzie. Jest to rzeźba Dantego. Rzeźba, która później towarzyszy rodzinie Flukowskich we wszystkich miejscach, w których mieszkali. Dla porównania obok zdjęcie pochodzące ze znacznie późniejszego czasu, z 1958 roku, jest to już Warszawa i
ta rzeźba właśnie się tutaj znajduje. Na fotografii rozpoznać również można jedną z prac Ksawery Dunikowskiego, pracę malarską. Jest to Droga do Olsztyna i praca ta również trafiła do sali muzealnej znajdującej się w Szczecinie. Dwaj artyści, panowie Flukowski i Dunikowski, wzajemnie się inspirują. Flukowski rozpoczyna pracę nad poematem pod tytułem Ksawery Dunikowski. Z kolei Dunikowski rzeźbi głowę Flukowskiego. Flukowscy podejmują decyzję wyprowadzenia się z Krupniczej i zamieszkania wspólnie z Dunikowskim. Zajmują w jego mieszkaniu jeden pokój i wspólnie użytkują pokój dzienny. Powstaje idea przygotowania wielkiej wystawy prac Ksawery Dunikowskiego w krakowskim Pałacu Sztuki. Tu, proszę Państwa, katalog tej wystawy. Proszę, to jest 48 rok i proszę ewentualnie sobie porównać z katalogiem obecnej wystawy, wspaniałym, naprawdę jak siermiężne jest to wydawnictwo, jak skromne, prawda? Ale jest taki katalog, który również dowodzi, że w pracę nad przygotowaniem tej wystawy byli zaangażowani właśnie Maria i Stefan Flukowscy, bowiem tu jako opracowujący katalog jest wymieniona Maria Flukowska, a jako komisarz wystawy Stefan Flukowski. Jednocześnie trwają prace nad realizacją pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Co prawda został powołany specjalny komitet do spraw organizacji tego przedsięwzięcia, ale jak dowiadujemy się z archiwum, Maria Flukowska była znacznie sprawniejsza w załatwianiu tak banalnych, by się wydawało, spraw, jak załatwianie drewna, gwoździ, drutu, znacznie sprawniejsza niż specjalnie do tego powołany komitet. Maria nie tylko dba o sprawy związane z działalnością twórczą Dunikowskiego. Dba również o jego sprawy bytowe. Pozwolę sobie zacytować fragment z listu Marii do jej męża, do Stefana. Proszę posłuchać. Profesor wejdzie razem ze Stafem, a jeszcze musimy wstawić Szaniasia, w grono zasłużonych dla sztuki artystów, którzy będą otrzymywali pensję miesięczną w wysokości 50 tysięcy złotych. Oczywiście ów Szaniaś, o którym pisze tak pieszczotliwie Maria, to Jerzy Szaniawski, który również znajdował się w kręgu znajomych Stefana i Marii Flukowskich. I gdyby nie ten wtręt, można by sądzić, że jest to tylko relacjonowanie faktu przyznania pensji Dunikowskiemu, ale to określenie musimy wstawić Szaniasia świadczy o jej zaangażowaniu ogromnym właśnie w organizowanie tych spraw bytowych również dla Ksawery'ego Dunikowskiego. To wspólne życie i zawodowe, i prywatne. Tutaj widzicie Państwo
Ksawerę Gudnikowskiego i Marię Flukowską w bardzo takiej luźnej atmosferze i bardzo, w bardzo nieformalnej relacji. I wydaje się, że tak właśnie te relacje również wyglądały. I nie zmienia tego fakt przeprowadzenia się Flukowskich w 1950 roku do Warszawy. Zresztą, jak wiemy, kilka lat później Dunikowski również przenosi się do Warszawy. Co zawiera owo archiwum Ksawerego Dunikowskiego znajdujące się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie? Archiwum to zawiera zarówno artykuły przygotowywane do publikacji, sygnowane przez Stefana Flukowskiego, jak i przez Marię Flukowską, bądź maszynopisy z poprawkami ich ręką. Bardzo często czy odręcznie spisane artykuły, czy te poprawki naniesione na maszynopisach, rozpoznanie tego, do kogo należą, czy do Marii, czy do Stefana Flukowskich, jest możliwe tylko dzięki zaznajomieniu się z charakterem pisma jednej i drugiej osoby. Z czasem zorientowałam się, że wiele kopii maszynowych, tworzonych najprawdopodobniej przez Halinę już Leszczyńską, trafiało zarówno do królikarni, jak i do Książnicy Pomorskiej. Także tutaj z kolei córka to dziedzictwo starała się podzielić i starała się zapewnić dostęp do materiałów w jednym i w drugim miejscu. W archiwum znajdują się również drobne zapiski, wspomnienia, czy też notowane, ulotne myśli wypowiadane przez Dunikowskiego, notowane przez osobę, która aktualnie z nim właśnie przebywała. Już przy okolicznościach powstawania portretu Flukowskiego dowiadywaliśmy się tak, że przez jakiś czas przebywała z nim Maria, przez jakiś czas Halina i te osoby również sporządzały tego typu notatki. Bardzo bogato reprezentowana w archiwum jest również korespondencja, przy czym zazwyczaj przy tworzeniu takich archiwów korespondencję rozdziela się według tego, kto ją otrzymał, według adresata bądź nadawcy. W tym wypadku po bardzo gruntownym zastanowieniu się nad materią, z którą mam do czynienia, doszłam do wniosku, że nie ma sensu rozłączanie korespondencji Ksawerego Dunikowskiego i Marii Flukowskiej, ponieważ problematyka, tematyka tak bardzo łączyły tą korespondencję. Często było tak, że jakąś sprawę, jakiś temat zaczynała jedna osoba, a kontynuowała druga. Dlatego nie zastosowałam w tym wypadku tego formalnego rozdziału. Pozostawiłam korespondencję Ksawerego Dunikowskiego i Marii Flukowskiej łącznie dla dobra ciągłości tematów. Dużo również w tym archiwum jest dokumentów na przykład finansowych dotyczących czy przychodów, czy wydatków, rachunków związanych z działalnością twórczą, rachunków związanych również z życiem osobistym. Są chociażby dowody wpłaty ZUS-u, opłat ZUS-owskich, opłaty mieszkaniowe. Sporo jest również wyników badań medycznych, także tego typu różne rzeczy. A wśród nich, proszę Państwa, znajduje się taka ciekawostka. Ta ciekawostka posłużyła nam również jako element wystawy swego czasu. Jest to odrys buta Ksawerego Dunikowskiego. I teraz
Przy czym to jest charakter pisma właśnie Marii Flukowskiej. Po co ten odrys buta został zrobiony? No przecież nie po to, żeby udokumentować, jakiej wielkości stopę miał profesor, tylko prawdopodobnie Maria dostała zadanie zakupienia nowego obuwia dla profesora i w ten sposób sobie poradziła bez udziału samego profesora w owym przedsięwzięciu. Także takie również ciekawostki znajdują się w owym archiwum. W korespondencji małżonków bardzo często pojawiają się tematy związane z Dunikowskim. Przy okazji wspominania o tych sprawach pojawiają się takie słowa jak załatw, porozmawiaj, odbierz, zadzwoń, idź. A więc widać to zaangażowanie całej rodziny tak naprawdę w sprawy artysty. W archiwum znajduje się również poemat, o którym już wcześniej wspomniałam. Poemat będący dowodem uwielbienia i szacunku Stefana Flukowskiego wobec Ksawerego Dunikowskiego. Rozpoczął Flukowski pisanie tego poematu w 1946 roku. Jego fragmenty zostały opublikowane w takim wydawnictwie. Znowu, prawda, wygląd tego wydawnictwa. Są to fragmenty owego poematu wraz z tekstem Kazimierza Wyki w Lesie Rzeźb. W całości poemat nigdy się nie ukazał. Pomimo tego, że w 1957 roku Antoine Cierplikowski deklarował przekład na język francuski, chciał zasponsorować ów przekład, ale nigdy w całości poemat się nie ukazał. Natomiast w archiwum w Szczecinie znajduje się swoiste wydawnictwo własne, pochodzące z lat 60. i wydaje się, że to wydawnictwo ma taką najpełniejszą już formę. Składa się z 73 utworów podzielonych na 8 rozdziałów. Utwory tam zawarte stanowią poetycką interpretację twórczości poszczególnych rzeźb Dunikowskiego. Z dołączonego do tego wydawnictwa właśnie kolofonu dowiadujemy się, że opracowaniem graficznym tego wydawnictwa, nazwijmy je tak, miał się zająć właśnie Stanisław Dawski. I tu pojawia się nam kolejny znajomy w kręgu. Stanisław Dawski, artysta plastyk w latach 1952-65, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu oraz jego małżonka Maria Dawska, również plastyk i wykładowca wspomnianej uczelni, byli znajomymi Flukowskich. O przyjaźni pomiędzy małżonkami świadczą zdjęcia zachowane w archiwum, korespondencja pełna wymiany troski o zdrowie, również tematów poruszanych, tematów związanych z wydaniem owego poematu. Zwłaszcza temat poematu ożywa w tej korespondencji w 1964 roku. Te relacje początkowo były relacjami bardziej formalnymi. W korespondencji dominuje forma pan, pani.
Z czasem, no jak widzimy, po tak wspólnie spędzonych wakacjach musiała ta przyjaźń stać się bardziej w relacjach osobista i przechodzą tutaj Państwo na formę ty i świadczy o ogromnej właśnie przyjaźni pomiędzy rodziną Flukowskich i Dawskich. Od początku to, co łączy te rodziny, to Ksawery Dunikowski. Bardzo często jest to temat wzajemnej korespondencji, przy czym również pojawiają się sformułowania czy tytułowanie właściwie profesora mianem Dunika, Ksawcia, a więc tak bardzo serdecznie. W 1957 roku Maria Dawska organizuje w Muzeum Śląskim we Wrocławiu wystawę swoich prac. Prosi Stefana Flukowskiego o napisanie wstępu do katalogu wystawy i jest pewna, że to on właśnie spełni jej oczekiwania w stosunku do tego zadania. Z kolei, jeżeli chodzi o Halinę Leszczyńską, tutaj ta postać na fotografii z lewej strony, ale z kolei postać stojąca po prawej stronie, to właśnie postać Haliny Leszczyńskiej. Kompletnie nie widać twarzy, ale sama postawa, postura jest do rozpoznania. Halina Leszczyńska staje się zaufanym medykiem, zwłaszcza dla Marii Dawskiej, która określa wrocławskich lekarzy jako nudnych, nieatrakcyjnych i nieumiejących leczyć. To są cytaty. Oczywiście z całą pewnością chce się tutaj przypodobać Halinie. I znowu w tych relacjach życie prywatne splata się z życiem zawodowym. Z listu Stanisława Dawskiego do Flukowskich poznajemy kulisy przyjęcia jako profesora do Akademii we Wrocławiu. Poznajemy te kulisy właśnie zatrudnienia we Wrocławiu Ksawerego Dunikowskiego. Proszę posłuchać fragmentu tej korespondencji, bo jest on bardzo ciekawy. Drodzy i kochani, droga Mario, profesor zgodził się. Ogromnie się cieszymy z tego faktu. Droga Mario, chodzi o to, aby to teraz zręcznie politycznie przeprowadzić w ASP i ministerstwie. Więc prośba do ciebie wielka. Wysyłam oficjalne pisemne zaproszenie do profesora. W kolejności potrzebna mi jest zgoda profesora na piśmie przesłana na moje ręce rektora. Sądzę, że należy to trzymać w tajemnicy, szczególnie przed ASP, bo oni mogą wymyśleć jakiś figiel, na przykład przeniesienie Dunika w ostatniej chwili na emeryturę. To by mi popsuło szyki. Chodzi o to, by minister wraz z etatem zajmowanym przez profesora w ASP przeniósł do PSSP Wrocław. Tylko jak w tym wszystkim wielki rektor ASP, czy mi się nie sprzeciwi? Droga Mario, ostrożnie trzeba jakoś to wybadać. Najpiękniejsza rzecz, odpowiedź, zgoda profesora. Dalej zobaczę, jak sprawy pokierować. Ten pierwszy etap chcę mieć w ręku. Dopilnuj odpowiedzi profesora, bądź łaskawa. I w kolejnym liście z 8 marca 1959 roku, droga Marysiu, nareszcie dałaś radę. Napisali, musieli napisać, że przenoszą profesora do Wrocławia. Ciężko to im przyszło. Oj, ciężko. Proszę Państwa, ten fragment to najlepszy dowód na to, w jakie sprawy angażowała się Maria Flukowska
i jak się angażowała, jak ogromnym zaufaniem darzył ją ten krąg właśnie znajomych w celu załatwienia tych czy innych spraw. W domu Flukowskich znajdowały się prace autorstwa Dawskich. Tutaj widzicie Państwo portret właśnie Marii Flukowskiej, pędzla Marii Dawskiej. Jeżeli chodzi o ocenę twórczości Marii Dawskiej, to Flukowska uważała, że będzie ona miała w przyszłości bardzo wysoką pozycję. Określiła nawet, że będzie miała znacznie wyższą pozycję niż Olga Poznańska. No cóż, taka była jej opinia. Swoistym symbolem, będącym dowodem wzajemnych relacji jest nagrobek Stefana Flukowskiego. Nagrobek znajdujący się na cmentarzu komunalnym w Warszawie. A specyfika tego nagrobka polega na tym, że został on zaprojektowany przez Stanisława Dawskiego. Jest to grób Stefana Flukowskiego, a ozdobą tego nagrobka jest rzeźba autorstwa Ksawerego Dunikowskiego. Wśród archiwów poświęconych Ksawerowi Dunikowskiemu znajdują się również materiały związane z pracami nad monografią poświęconą artyście. Materiały te były zbierane w latach, głównie w latach 1947-1949, kiedy to Maria i Stefan Flukowscy otrzymali zlecenie ze Związku Polskiego Artystów, Związku Polskich Artystów Plastyków na właśnie opracowanie monografii rzeźbiarza. Prace jednak nad monografią zostały wstrzymane, ale w związku z tym w archiwum znajdują się bardzo liczne wersje biografii Dunikowskiego, najprzeróżniejsze spisy prac, często bardzo dokładne, zawierające nie tylko tytuły prac, technikę, ale również adnotacje o tym, czy praca wojnę przetrwała, zaginęła, czy została zniszczona. Sprawa monografii była sprawą bardzo ważną i bolesną również dla Haliny Leszczyńskiej. Dowiadujemy się o tym z jej wspomnień, kiedy to w 1984 roku właśnie Halina pisze, że po Flukowskich pozostały bardzo liczne materiały, które miały posłużyć powstaniu owej monografii, ale niestety Flukowscy, jak określa Halina, trafiali na mur fachowców. Tak określiła historyków sztuki, historyków literatury, czy nieżyczliwych samym Flukowskim, czy nieżyczliwych tej pracy przez nich dokonanej? Trudno powiedzieć. I znowu, większość materiałów, które przekazywała Halina Leszczyńska, jak później się dowiadujemy, była również kopiowana, przepisywana maszynowo, bo jeszcze wtedy kserokopie nie były tak popularne, a więc Halina przepisywała materiały na maszynie, tworzyła wiele kopii, znowu po to, żeby przekazać je zarówno do królikarni, jak i do Szczecińskiej Biblioteki. Tworzyła
swoiste wyimki z korespondencji rodzinnej, wyimki, które dotyczyły właśnie Dunikowskiego w jakikolwiek sposób. Wiemy o tym, że przez wiele lat jedyną monografią Ksawerego Dunikowskiego była monografia autorstwa Ludmiły Urazowej, rosyjskiej historyk sztuki. Monografia, która została wydana w 1965 roku, wznowiona w 1986. I znowu monografia ta nie doczekała się tłumaczenia na język polski. Prace Urazowej nad monografią nie obyły się również bez kontaktów z Flukowskimi, a kontakty z Flukowskimi oznaczały również te bardzo serdeczne relacje, tak jak widzicie Państwo tutaj na slajdzie. Wspólna praca Marii Flukowskiej i Ksawerego Dunikowskiego to również podróże. W archiwum zachował się niewielki notes formatu A6, taki notesik właściwie, w którym Halina Leszczyńska skrupulatnie notowała właśnie głównie zagraniczne podróże odbywane przez Flukowskich oraz notowała także, co z tych podróży Flukowscy przywozili. I co ciekawe, jeżeli chodzi o podróż, wspólną podróż z Dunikowskim do Moskwy, jako to, co przywieźli ze sobą, wspomina, że są to kontakty z Ludmiłą i Izmailem Urazowymi. Także nie rzeczy, nie przedmioty, tylko relacje z ludźmi były najważniejsze. Zresztą wszystkie podróże Flukowskich były tak naprawdę pretekstem do poznawania dzieł sztuki, odwiedzania muzeów, poznawania architektury, odwiedzania również bibliotek. Nie inaczej było również w przypadku podróży w 1957 roku do Francji, kiedy to wraz z Dunikowskim do Francji wybiera się Maria Flukowska. Ta podróż stała się okazją do poznania Sary Lipskiej, uczennicy miłości wielkiej Dunikowskiego, wreszcie matki jego córki, do poznania również Antuana Cierplikowskiego, kreatora trendów w sztuce fryzjerskiej i nie tylko, również wielkiego mecenasa sztuki. O tym, jak wyglądała ta podróż, dowiadujemy się z korespondencji małżonków. I jest to dowód na to, jak ważne jest sięganie do wszelkich możliwych źródeł w momencie, kiedy pracuje się nad opracowaniem twórczości, biografii, monografii danego artysty. Być może jest to drobiazg, ale z takich drobiazgów właśnie składa się potem budowany obraz danej osoby. Tu miałam dowód na to, że autorka kreatora, pani Melbechowska-Luty, skądinąd wspaniała praca włożona w stworzenie tej książki, ale autorka najprawdopodobniej nie dotarła do tej korespondencji, ponieważ jest tutaj drobny taki niuans. Otóż pani Melbechowska-Luty ma wątpliwości co do miejsca, gdzie Ksawery Dunikowski mieszkał podczas pobytu, owego pobytu w 1957 roku we Francji. Tymczasem Maria wyraźnie pisze: Antoine, uroczy facet, wygląda na lat najwyżej 60. Tutuś, czyli Dunikowski, mieszka jak król u niego.
Ja w małym, bardzo miłym hoteliku w pobliżu. Sprawa się rozwiązuje. I to nasze spotkanie również niech będzie właśnie pretekstem do tego, żeby polecać odwiedzanie wszelkich możliwych miejsc w momencie pracy nad monografiami danych osób. Ta korespondencja jest pełna opisów odwiedzanych miejsc typowo turystycznych, jak na przykład Louvre, Wersal czy Muzeum Rodena, także miejsc prywatnych, takich jak chociażby Fabryka Kosmetyków Cierplikowskiego czy Wiejska Posiadłość. Notabene opis tej wiejskiej posiadłości może być również opisem zgromadzonych tam dzieł artystycznych, bo wspomina Maria Flukowska o obrazach znajdujących się w tej posiadłości, nie byle jakich obrazach, bo obrazach autorstwa Dunikowskiego, Renoira, Boznańskiej. Czy też wreszcie Flukowska opisuje także sławny apartament paryski Cierplikowskiego, pełen szkła, metalu. Apartament, w którym w centralnym miejscu znajduje się również rzeźba Tchnienie autorstwa Dunikowskiego. Maria nie byłaby sobą, gdyby nie próbowała wykorzystać tego pobytu, kontaktu z Antoinem Cierplikowskim w celu pozyskania funduszy dla młodych twórców. Tutaj w korespondencji pisze o Antoinie Ślęzaku, a także przychylności wobec twórczości swojego męża. Relacje pomiędzy Cierplikowskim a Dunikowskim określa jako relacje najczulszego syna wobec ojca. Te interpersonalne umiejętności Marii zostały również wspomniane w takim niewielkim wydawnictwie autorstwa Włodzimierza Sokorskiego, gdzie Sokorski pisze o niej jako o niezmordowanej osobistej sekretarce Dunikowskiego i pisze o tym, że miała ona niezawodnego nosa do tak zwanych potrzebnych przyjaciół. Jako dowód na te relacje opisuje tutaj Sokorski relacje również z generałem Aleksandrem Zawadzkim. Może jeszcze tylko uzupełnię, że Włodzimierz Sokorski oczywiście w latach 1952-56 był ministrem kultury i sztuki. Wspomina on w owym wydawnictwie o relacjach pomiędzy Dunikowskim a generałem Aleksandrem Zawadzkim, który wówczas był przewodniczącym Rady Państwa i darzył Dunikowskiego pełnym, ogromnym szacunkiem, przyjaźnią. Niestety w drugą stronę nie za bardzo było to w ten sam sposób. Dunikowski nie mógł się przekonać do Zawadzkiego, a jak twierdzi Sokorski, gdyby te relacje jednak pomiędzy panami inaczej się ułożyły, być może Dunikowski jeszcze za swojego życia otwierałby muzeum swojego imienia w Królikarni, a nie, jak wiemy, zostało to muzeum otwarte rok po jego śmierci. Przykład mistrzostwa negocjacji mamy opisany przez samą Marię Flukowską w jej wspomnieniach. Proszę posłuchać fragmentu. Otrzymałam od ministra zadanie nie lada bojowe. Pogodzić profesora z faktem, że nie otrzyma katedry ASP w Warszawie.
Wielką zasługą ministra Sokorskiego było zdobycie w 1947 roku decyzji podpisanej przez prezydenta Bieruta, że Ksawery Dunikowski do końca życia będzie czynnym profesorem. A więc i w Warszawie otrzymywać miał pobory profesorskie, jakkolwiek Senat Warszawskiej ASP z rektorem wnukiem na czele sprzeciwił się ministrowi i odmówił mistrzowi katedry rzeźby. Trzeba przyznać, że minister Sokorski był tym zakłopotany i bardzo uprzejmie poprosił mnie, żebym to możliwie w sposób bezbolesny dla mistrza załatwiła. Zgodził się ze mną, że jedynym wyjściem będzie jakieś zamówienie, żeby zaabsorbować odepchniętego pedagoga problemem twórczym. Wszystko udało się pomyślnie rozwikłać. Więc nie dość, że to ona musiała załagodzić reakcję Dunikowskiego, to jeszcze załatwiła przy okazji intratną wymianę. Maria nigdy nie mówiła wprost Dunikowskiemu, z kim ma się spotykać, co ma robić. Jedynie sugerowała, przekonywała, starała się przekonywać o czyjejś życzliwości, przychylności. Co ciekawe, podobną metodę stosował profesor w stosunku do swoich uczniów. Nie ingerował osobiście w kształt rzeźby, osobiście nie korygował tego kształtu, tylko poprzez rozmowę, perswazję starał się wpłynąć na jej ostateczny kształt. Pamiętam, że dokładnie takie słowa, które pojawiają się również w opracowaniach, w rozmowie kilka lat temu, w osobistej rozmowie, przekazała mi pani Wanda Czułkowska, uczennica Ksawerego Dunikowskiego. Praca z mistrzem Dunikowskim przez niemal 20 lat wymagała od Marii Flukowskiej ogromnych sił i psychicznych, i fizycznych. Wielokrotnie o tym wspomina w listach. Wspomina również, że ogromną podporą w tych relacjach był dla niej jej mąż. Ona doskonale odnajdowała się w powojennej rzeczywistości. Właśnie to załatwianie materiałów, kontraktów, wystaw, sprzedaży dzieł, również do światowych galerii, organizacji wystaw również za granicami. To wydaje się, że był jej żywioł. Była z nim do śmierci. Tutaj widzimy ostatnie zdjęcie Ksawerego Dunikowskiego w ostatnie jego urodziny. Stała u boku córki Ksawerego, która przybyła na jego pogrzeb. Wraz z mężem była autorką podziękowań redagowanych dla lekarzy i pielęgniarek opiekujących się Dunikowskim do ostatniej chwili. W ten sposób właśnie stworzył się swoisty krąg znajomych. Znajomych, w którego centrum znajdował się Ksawery Dunikowski. Pozwolę sobie wykorzystać okazję, że znalazłam się tutaj z Państwem. Oczywiście rozumiem, że każda wystawa jest sztuką eliminacji, sztuką wyboru. Tu jestem niezmiernie wdzięczna pani Joannie Torhale za to, że wśród prac prezentowanych na wystawie, które to prace pochodzą wyłącznie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, znalazła się jedna praca spoza
tych zbiorów. Jedna praca pochodząca spoza Warszawy, praca właśnie będąca własnością Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, ale również w sali muzealnej Stefana Flukowskiego znajdują się inne prace malarskie. Tutaj właśnie widzicie je Państwo na slajdzie. No i na koniec w imieniu tego grona znajomych, a zwłaszcza Ksawerego Dunikowskiego i Stefana Flukowskiego, serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.